Cześć! Dzisiaj bitwa na T49. O, zapomniałem powiedzieć cześć z tej strony, Adept. Dobra, jakaś odmiana jakaś będzie. Niech tak będzie. Na czołgu T49 zasiada tyk, tyki, gotowe. To jest nasz specjalista kanałowy od T49. Tak, jeżeli chodzi o kanał, to mi się kojarzy od razu serial Miodowe Lata i Tadeusz Norek, specjalista od kanałów. Także tyk, tyk, tyki gotowe, tyk, tyk, tyki gotowe jest naszym kanalarzem. I zobaczymy, co on tutaj zrobi. Na początek jest krzaczek od tej strony. No, warto go zapamiętać. To na pewno. Nigdy tu nie przyjeżdżałem. Teraz już wiem, że ten krzaczek można opanować. Może nawet warto. Kolega się nie wyświecił. Czyli na górce nie ma żadnych lightów. Być może. Przecież powinien świecić się z kosmosu po takim strzale. Drugi strzał oddany. No i z boku wyjeżdżają czołgi ciężkie na mordownię. Ale kolega jeszcze się nie świeci. Trochę dla mnie zaskakujące. Co robią lighty przeciwnika? Tego nie wiem. Wiem za to, co robi nasz bohater. Przymierza się jeszcze do jednego strzału i ewentualnej ucieczki. Jest i z trzeci. Jest nawet... O, zgąskowany. Może trzepnie go ktoś inny, także byłoby ciekawie. Zniknął. Ja bym pokusił się o blinda, a teraz ten nawrót w kierunku tego ISA-3, no, już on gdzieś tam zniknął. Jest też SP-1C na mapie. No i teraz kolega może być wyświecony, jeżeli on nie jest gdzieś tam za górką. Jest WZ-131. Nie, są za górką, więc te lighty. Więc kolega dlatego nie był świecony. Te lighty się nastawiły na robienie damage'u chyba. Tak mi się wydaje. No. Albo pojechały po staremu, jak jeszcze był dawny układ mapy. I tak jakoś zapamiętały, że tam były te magiczne krzaczki i tak dalej. Odważna eseta. Bardzo odważna, tylko szkoda, że przestrzału na niej... Na nią nie ma. Jest SP-1C, ale on jest trochę szybki, więc trzeba naprawdę dokładnie mierzyć. Ale przystanął. Tak jest, to był jego błąd. Kto staje, będąc na widoku, lightem, w ogóle jakikolwiek czołgiem. I kolega został wykryty, ale opłacało się. Zobaczcie, 2300 obrażeń. Kap jest zagrożony. Też troszeczkę na mordowni. Zobaczmy, jak to wygląda. No, jeszcze się trzymają chłopaki. Łatwo nie mają, ale radzą sobie doskonale i powinni sobie poradzić. Tutaj jest gdzieś ta eseta. Przydałoby się ją gdzieś tutaj poczęstować takim podarunkiem w postaci HEK-a. Wdzięczniejszym celem jest ten AMX-30, to na pewno. I widać go. Tylko trzeba skupić i trafić. Pięknie poszło. Kolega mierzył w gąski, mniej więcej tak na wysokości gąsek, ale zeszło na kadłub, gdzieś na bok i było przebicie, więc gąski nie zamortyzowały też tego strzału. I piękne losowanie. Mamy IS-3 na ogrysku, uda się go wykończyć? Nie udało się, niestety. Jak pech, to pech. 3500 zrobione. Także jeżdżąca artyleria w postaci T49 dalej działa, dalej w akcji, dalej nabija damage, robi krzywdę przeciwnikom. WZ-131, jak się uda trafić, to zejdzie. Dobrze, dobrze. Kto się zgąskował, to ułatwiło zadanie, ale to trzeba takie sytuacje wykorzystywać. Eseta, no to jest twardziel.
Ale jak dobrze się przymierzy, to kto wie, może zejdzie. Gdzieś tam od boku. No. Nie, nie, nie. Może od tyłu by weszło za pozostałą część HP, jaką ma ta seta. Ale od boku to jednak te pancerze, te fartuchy, nie fartuchy. Mam fartuszek haftowany. To jest. To jednak, jak widać, sprawia problemy, nawet dla haeków. Teraz nawet nie wiem, czy by się udało ją wykończyć. Jakby blasowało znowu za 50, to oczywiście seta przeżyje. Ale teraz jest dobrze. I zostały 3 czołgi przeciwnika. Spokojna, rozważna gra. Kampienie, ale wiadomo, to jest czołg lekki do zadań specjalnych, właśnie do tego typu akcji, do kampienia gdzieś tam, ale oczywiście nie gdzieś tam na linii TD-ków. Wejdzie ładnie? Za 782. Ładnie, jest AMX-30, trzeba zejść z linii strzału. Teraz jest przeładowanie i może się jeszcze go uda wykończyć. Zobaczmy. Niestety nie dali tego fraga. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, wysoki kaliber, czołgista kamper. 5248 damage'u. Naprawdę ładny i godny polecenia. Godny. Dobra, nie jestem godny, żeby mówić o tym wyniku. Jak widać, jak słychać, plączę się niemiłosiernie. 1456, takie kółeczko robię tutaj, to jest kółko chwały. 1456 expa, może nie za dużo, ale wynik damage'u naprawdę jest bardzo ładny. Tak więc moje gratulacje. Trochę było kampienia, ale trzeba wiedzieć, gdzie kampić, a kolega zdecydowanie wiedział. Jeszcze niezłe zarobki, także bitwa zdecydowanie udana. Dziękuję za uwagę. Dziękuję również za nadesłanie powtórki. Do usłyszenia.